Spotkanie starych, dobrych znajomych. Tak można było nazwać sobie mecz Karpat-Siepraw i Złomeksu Branice, toczony 3 września 2022 w Sieprawie. Godzina 16. Piąta Liga, Grupa Kraków, Wadowice. Maciej Szcześniewski, witam Państwa bardzo serdecznie. Serdecznie również polecam zapoznać się z ofertą Futmal Premium. Oba zespoły w poprzednim sezonie walczyły o najwyższe cele w klasie okręgowej. Ostatecznie po trudnych, kontrowersyjnych zmaganiach można powiedzieć, że oba zespoły pogodzone tym, że występują razem w nowo powstałej piątej lidze. Składy obydwu zespołów: gospodarze Karpaty, 12 Migrała, 2 Kubera, 6 Czerniawski, 8 Korzeniowski, 10 Sobutka, 14 Bartłomiej Chlebda, 22 Salawa, 27 Armatys, 28 Jagła, 33 Lesak i 37 Grzegorz Chlebda. Na ławce, co ciekawe, Marek Wróblewski, także Anioł, Słowiak, Kęsek, Homel, Burkat i Krzysztof Zaj. A więc można powiedzieć, że na ławce, to, że na ławce pojawili się Wróblewski, Burkat czy Zając, można uznać za element zaskoczenia przed tym spotkaniem ze strony duetu trenerskiego Korzeniowski-Zając. Złomek natomiast w następującym zestawieniu: 1 w bramce Jękot, 2 Smoleń, 3 Chlebowski, 6 Niewczas, 8 Moniak, 9 Kuczek, 10 Kania, 13 Berliński, 17 Sroka, 71 Grochot i 86 Lesley. Na ławce Stanecki, Trzeciak, Ślusarz, Szatan, Fijał, Walawender i Buczyński, trenerem gości Marek Kowalski. Sędziowała to spotkanie pani Agnieszka Olesiak z Limanowej. Początek tego meczu łapie piłkę Jękot i próbuje uruchomić dłuższym podaniem jednego ze swoich partnerów. Dopada do piłki Karol Kuczek. Nieźle zapowiadała się ta akcja. Widać było, że odważnie chce tutaj wbiec pomiędzy trzech rywali Kuczek, ale ostatecznie oddał piłkę Moniakowi. Moniak. No i ta próba nieudana, niecelna. Przy piłce Złomek, znowu aktywny na lewej stronie Artur Moniak. Otwarła się tutaj nieco większa przestrzeń. Moniak, no tyle tylko, że uciekła mu ta piłka w ostatniej, w zasadzie fazie tej akcji indywidualnej. No i zdążył też z asekuracją Kubera. Nic z tego nie wyszło. Początek tego spotkania nie był jakiś bardzo ciekawy. Raczej oglądaliśmy w Sieprawiu tego dnia w pierwszych fragmentach piłkarskie szachy. Mało było klarownych sytuacji, niewiele działo się pod obiema bramkami. A tutaj jest sytuacja groźna, bowiem przy piłce Sebastian Jagła. Ale oni z Adrianem Jękotem znają się bardzo dobrze, wielokrotnie grali przeciwko sobie na boiskach w różnych klasach rozgrywkowych. Tutaj nie spanikował Adrian Jękot i z łatwością uporał się z tym mocnym strzałem Jagły. Na tarciu gospodarze. Przedziera się tam lewą stroną Tomasz Armatys. No ale też nic groźnego tutaj z tej akcji indywidualnej nie wyniknęło dla gospodarzy. Tutaj mamy kontrowersję. Pani sędzina usłyszała jakieś komentarze z ławki rezerwowych Złomeksu. Marek Kowalski ukarany żółtą kartką, ale nie dawał za wygraną, można powiedzieć. Marek Kowalski, no, znany z tego, że czasami lubi się zdenerwować, trener Złomeksu. Tutaj cisnął jeszcze butelką wody, no i ukarany czerwoną kartką, ale przyjął to trener gości w sumie z takimi mieszanymi odczuciami, bo najpierw trochę się uśmiechał, potem znowu się pozłościł. No, ciekawa sytuacja. Ostatecznie musiał gdzieś tam zza płotu dyrygować swoim zespołem trener Marek Kowalski. To były końcowe fragmenty pierwszej części spotkania. No tutaj też wydawało się, że Sobutka był ewidentnie faulowany przed polem karnym. No, zrobiło się brutalnie w końcówce pierwszych 45 minut. Ukarany żółtą kartką Lesak, ukarany również Krzysztof Zając żółtym kartonikiem. Zobaczmy jeszcze raz. Sebastian Sobutka, no tutaj wydaje się, że ewidentnie przez Grochota gdzieś tam barkiem zdzielony zawodnik Karpat.
No ale nic. Druga część spotkania rozpoczęła się od zmian w zespole gospodarzy. Weszli na murawę ci, o których mówiłem, a więc Zając i Burkat. No i jak się później miało okazać, ten pomysł z zaszachowaniem rywala, zostawieniem tych podstawowych, ważnych przede wszystkim dla ofensywy zawodników na ławce, ten plan można powiedzieć, że udał się w 100% Karpatom. Ale nie uprzedzajmy wydarzeń. Zając jak zawsze groźny. Miał tutaj siać niepokój w szeregach defensywnych z Womeksu. Właśnie Zając przy piłce, przed nim Leslej. Zając sprawdził od razu po wejściu na plac gry Jękota. Odkopnięcie piłki na uwolnienie. Dopadł do futbolówki Kuczek. Jest przed nim Kubera, jest również Jagła. No, zorientował się Kuczek, że tutaj ciężko będzie cokolwiek samemu zrobić. Ostatecznie tak się zaplątał w tym dryblingu, że piłka wylądowała w rękach Migrały. Seria stałych fragmentów gry dla Karpat. No i proszę zobaczyć, co tutaj się wydarzyło. Bezpośrednio, w zasadzie z rzutu rożnego, gola zdobywa Krzysztof Zając, chociaż ostatecznie ta bramka została zaliczona jako samobójczy gol Adriana Jękota. No nie najlepiej tutaj zachował się bramkarz z Womeksu. Też przed nim stał Marcin Smoleń, który wydaje się, że troszeczkę utrudnił interwencję bramkarzowi gości. No tak czy inaczej, tak niefortunnie interweniował Adrian Jękot, że po prostu wbił sobie piłkę do własnej bramki. 1-0 dla gospodarzy. No i ten gol ewidentnie rozochocił Karpaty. Widać było, że też po wejściu Krzysztofa Zająca drużyna gospodarzy poczuła większy luz w operowaniu piłką na połowie rywala. No i znowu piłka w kierunku Zająca. Tutaj było blisko faulu zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. No ale tutaj Zając zachował zimną krew. Sędzia też grę puścił, co oczywiście było dobrą decyzją. Wyłożył piłkę przed bramkę do Burkata. 72. minuta. No i proszę zobaczyć, jaka tutaj cieszynka Burkata. Zabawna, trzeba przyznać. No tutaj bezradny absolutnie był Adrian Jękot. Piłka dograna wzdłuż bramki. No jak to się często mówi, do pustaka. Burkat zapakował piłkę 2-0. No i biorąc pod uwagę liczbę sytuacji, a w zasadzie brak tych sytuacji dla Złomeksu, ciężko było tutaj oczekiwać, że goście odrobią dwubramkową stratę. Jeszcze w końcówce Marcin Smoleń, a w zasadzie w 77 minucie, więc jeszcze tak nie w końcówce, ale powiedzmy, że w ostatnim kwadransie spotkania, ukarany drugim żółtym kartonikiem, kończył Złomeks w dziesiątkę. No i tutaj było wiadome, że 3 punkty zostaną w Sieprawiu. Koniec tego meczu. Zasłużone zwycięstwo Karpat. Samobójcze trafienie Jękota. Minuta 60. Burkat w 72. Karpaty zwycięskie. Złomeks bez punktów. Dziękuję bardzo serdecznie. Maciej Szcześniewski. Do usłyszenia.